przypadku Szymona Byrtka, jednego z nowych nabytków trzecioligowego rekordu, jako żywo ma zastosowanie powiedzenie do 3 razy sztuka, prawda? Tak, miałem wcześniej propozycję z rekordu. Ciężko mi było się zdecydować ze względu na pracę. No ale okoliczności się zmieniły i postanowiłem spróbować swoich sił w trzeciej lidze. Powiedz, z jakimi nadziejami trafiasz do Cygańskiego Lasu? No, na pewno przychodząc tutaj chcę grać jak najwięcej, chcę się rozwijać na boisku. Chcę łapać minuty. Wiem o tym, że konkurencja jest tutaj duża. Muszę z siebie dawać 100% na każdym treningu czy meczu. A myślę, że jestem w stanie podołać. Powiedz mi, Szymon, jesteś w rekordzie od dobrych kilku, długich tygodni, zatem już masz swoje wrażenia, impresje i obserwacje. Jak się odnajdujesz w tej grupie ludzi? No na pewno, nie ukrywam, jest ciężko. Już nie pamiętam, kiedy tak naprawdę tak ciężko trenowałem i intensywnie, ale myślę, że to zaprocentuje w lidze. A jeśli chodzi o odnajdywanie się w szatni, no to paru zawodników już znałem, z niektórymi grałem przeciwko. Także nie jest źle. Zatem zdrowia i powodzenia. Dziękuję bardzo. Kolejny z nowych rekordzistów, Arkadiusz Krysik, który mimo bardzo młodego wieku, 18 lat, już zaliczył swego rodzaju Tour de Pologne. Od Krakowa przez Lubin, ostatnio Białystok, wreszcie Bielsko-Biała. Zgadza się. Mam nadzieję, że zatrzymam się tutaj na dłużej. Dotychczas miałem przygody w różnych klubach i myślę, że dało mi to dużo doświadczenia. Jeśli chodzi o rozgrywki wojskowe i również poza. Powiedz, z jakimi nadziejami trafiasz do Biało-Zielonych? Moją największą nadzieją jest dalszy rozwój i szczególnie piłkarski, ale również osobisty. Mam również nadzieję złapać jak najwięcej minut i doświadczenia na boisku. Naturalną koleją rzeczy sympatycy rekordu nie znają Cię, jesteś dla nich nieodkrytą kartą. Gdybyś miał przedstawić swoje mocne strony? Myślę, że jest moim jednym z wielu atutów jest przewidywanie gry, jest również stuprocentowe zaangażowanie i pewność siebie na boisku. Zatem powodzenia Biało-Zielonych. Dziękuję bardzo.